Witam bardzo serdecznie w 23 części Elminarz. W poprzedniej, niestety w tych korzeniach, gdzie ta nerwowa muzyka po prostu mnie załatwili. Są tam dość trudne i ciężkie do pokonania potwory, ale na pewno prostsze niż w tym tunelu, bo przynajmniej piorunami nie ładują. Odczytałem stan gry trzeci. Oczywiście, żeby wejść w tamto miejsce, no to trzeba wejść z tego poziomu i wybrać party. Restart jest. No właśnie, i tutaj jesteśmy teraz w tym miejscu przed wejściem tam na dół, więc ja może zamiast na dół, to pójdę do góry. Bo tu jest również z tego poziomu wejście do góry. Oczywiście tu muszę zawsze stoczyć jakąś walkę. Gdzie oczywiście walimy, czym mamy i już. Te nie są akurat takie bardzo ciężkie stwory do pokonania, więc spokojnie sobie z nimi damy radę. Dobra, i już, jeszcze raz. Doskonale. Nie ma tu żadnej łapki. Dobra. Tak, i tu pójdziemy do góry. Zobaczymy, co będzie u góry. No jest tu na pewno nowa mapa, ale z tego, co widać, nie ma przynajmniej nerwowej muzyki, więc może to będzie troszkę prościej, nie wiem. Ale mamy jakieś nowe, wredne stwory. Jak widać. Chociaż tutaj akurat nie powinno być z tym problemu. Na razie sobie walimy wszystkim, co mamy. Te akurat tutaj z przodu to nie stanowią większego zagrożenia. No ale oczywiście na magot się rzucili. Dobra, już tego nie ma. Teraz pozostały do rozwalenia tych 5. Ale nie wiem, co tamte z tyłu robią. Czy to są magicy, czy jakieś inne stwory. Nie widziałem jeszcze tam jakiś człowiek, tak jakby rosnął z człowieka. Coś strasznego. Coś strasznego jest z tymi rzeczami. Dobra, tutaj od razu damy oddech, bo oddechu nie wykorzystywaliśmy. A tamtą na wszelki wypadek damy paraliż tym z tyłu. Ojejku, jak to paskudnie wygląda. Okropne rzecz. No tak, ale jak się uprą mi... O, zatruli mi gościa. Jeszcze go zlutowali porządnie. Ogień troszkę tutaj, no, nie przetrzebił ich za bardzo. A, dobra, jeden dwa sparaliżowane. Ojejku. No jak tak dalej pójdzie, to nie będzie to dobre. Tak, od trucizny doznaje obrażenia. Więc będziemy musieli go... item... nie ma antidotum. Dobra, lutować. Item... spell... co tutaj byśmy mogli dać mu tutaj? Co to jest to halo? Dobra, to damy to. Atak, atak i... nie, item. Nie. Kto ma antidotum? A, ten ma antidotum. To tu. No i ta tutaj czarem. No na razie może wykorzystać zaraz. Rot to jest paraliż. Ucieczka. Dobra. Dobra, prędkość na nas wszystkich damy. Tam ochrona, dobra, tutaj jest wyleczony. Jedno drzewo popłynęło, to paskudne. O, już, już. No patrz, no i znów mi go zatruli, no. O, tamtych już żeśmy troszeczkę przetrzebili. Dobra, healing.
Dobra, może tamci nie są tacy groźni. No, lutować to towarzystwo, bo już mi się nudzi. Twarde są strasznie te stwory. A. Dobra. Nie jest tak źle. Tamten już popłynął. Czyli to nie są stwory, które walimy wszystkim, co mamy. Które miotają na odległość. Więc tutaj właśnie jest szansa, że sobie z tym spokojnie poradzimy. No właśnie. No, ładujemy wszystkim, co mamy. Tak, fungus, protector. Dobrze, chroń, chroń, to zginiesz. Od razu zobaczymy, z czym mamy tam naprawdę... Ale mocne na uderzenia. No, ale już po nim, dobra. Dobra, doświadczenie rośnie. Poison Eagles. Jakaś tarcza. Dobrze, teraz zobaczmy, z czym mieliśmy do czynienia. Tutaj nie. Zakum. Wow, jakie to brzydkie. 48. To jest przeklęte drzewo. Nie umarły. Zobaczmy, co tutaj mają. Tutaj nic nie ma odporności. Na czary światłości są bardzo słabe. Drenaż umysłu. Tak to wygląda. Okropieństwo. No, muszę przyznać, że wyobraźnię to niesamowitą ci rysownicy w tej grze mieli. Dobra, ale idziemy dalej. Może to nie będzie... O! O, atakują mnie wróżki. A no, bo coś tam właśnie mówili o tym, że będą atakować jakby coś. Nie wiem, czego się mogę spodziewać po tych wróżkach, ale na razie weźmiemy... Tak, nie będziemy się z nimi bawić. Umiejętności, jakie mamy, ochrony, co to było? Dobra. No tak, bo tak mówili, że będą atakować mnie pozostałe. No dobra, my to zobaczymy, jak się będzie to miało. Tutaj może damy tym oddechem też pojedziemy to. Coś tam spadło. No jakie to twarde wbrew pozorom. No nie są może zbyt mocarne. Uuu, jak się fajnie leczą. Dobra, ładujemy wszystkim, co mamy. Nie wiem, ile to ma życia, ale naprawdę leczenie mają imponujące. Dobra, jeden z głowy. Czyli nie mają dużo życia, ale leczą się na maksa. Leczą się na maksa. Może nie od razu, ale co jakiś czas się będą leczyć. No, tylko trudno ich trafić widzę. Może nie mają zbyt dużych mocy. Ale jak dobrze będziemy trafiać, to będą padać. No, tylko trzeba jeszcze dobrze trafiać, tak? Dobra, popłynął jeden, kolejny. I ładujemy wszystkim, co mamy. Czyli tu akurat nie ma jakiejś takiej wielkiej tragedii w walce z nimi. O. Jest okej. Jest okej. Nic nie dali. Znowu mnie atakują. A, jeszcze te oczywiście łucznicy muszą być. Dobra. Dobra, bo nie ma na co czekać, trzeba ich szybko załatwiać tych z tyłu. I oczywiście protekcję damy. Tak.
A na szczęście można te dzieciory dziwne trzeba załatwić. No i teraz podejdą. I teraz lutujemy wszystkim, co mamy. Tak, tylko mają szybkość ataku dość dużą. Dobra, jeden z głowy i drugi. No i teraz kosałki. Znaczy wróżki, nie kosałki. Albo wróże, bo to mężczyźni są. Lutować wróże. No właśnie, trzeba by zobaczyć, z czym mamy do czynienia tak naprawdę. Ładujemy wszystkim, co mamy. Co im dają? A, armor class mi tutaj obniżają znacznie, że bardziej podatne są na ataki, na obrażenia. O, tak jest. No i trudno ich trafić, bo się teraz, prawda... Dobra, jeden wreszcie poszedł. Następny. Dobra, powoli, powoli ich załatwimy. No tutaj nie jest tak ciężko bardzo. Wyleczył się. Dziad jeden. Jest tak podatny na ataki teraz, że normalnie coś okropnego. Ale dobrze, że to jest tylko przez jedną walkę, bo jak tak miało być już do końca, to cienko by to wyglądało. No i jo. Lutować to dziadostwo. No wiem, że on się tam będzie próbował jeszcze. No. Ale twardy. Dobra, poszedł wreszcie. Dobra, zobaczmy. Monster Encyklopedia. Pixie. Tak, Pixie Dixie. 64 życia. Dobra, co tu mamy? Treatment. A, czyli mają przedmioty, herbologia, tak, no to jest mało istotne, odporność na czary, taka. Nie mają zbyt wiele do zaoferowania swoją istotą. Ale jedno jest pewne, atakują. Tam nie wchodzimy, idziemy, trzymamy się prawej strony. Wiem, że tutaj może być też labirynt niezły. No i oczywiście... O, na szczęście. No i oczywiście musi być walka z tymi maluczkimi, tak? Więc tutaj nie patyczkujemy się, tylko tych spalamy. A tu damy protekcję. No już, już mi tutaj obronę ściągają do zera, ile się da. Dobra. I teraz ładujemy wszystkim, czym mamy, bo to są stwory, które nie są aż tak bardzo niebezpieczne. Tu sobie z nimi poradzimy bez problemu. O, proszę. Obniżają mi obronę. I przez to muszę ich załatwić. No, nie mam wyjścia. No. I już się, prawda, ale spodłował i się wyleczył, bo za długo żeśmy w niego ładowali. No, ale trafić to też nie jest łatwo. No proszę. Jednak tak niby nic, ale jednak atakują i uszkadzają powoli. Dobra. I ostatni został. Myślę, że damy mu radę. No, poszedł. Dobra, jest.
Doświadczenie rośnie, idziemy dalej, prawą stroną się trzymamy. Aha, tutaj wchodzimy w te drzwi, ale to znowu. Ale ich tutaj jest. Czego oni tak chronią? To nie wiem jeszcze. O, już się zaczyna. O! Doładujemy, czym mamy, i do widzenia Państwu. A przyjaramy ich zaraz ogniem. Zaraz tu Hunter, chyba że nie zdąży. Nie zdążą się może. Dobra, tutaj szkoda oddechu. Strasznie dużo tutaj jest tych gości małych. Ale nie są to jakieś ciężkie walki, więc... Dobra, i znowu... Coś oni tu pilnują, że ich tyle jest. A, jeden taki, tych sześciu, tak? No to tutaj wiadomo, co robimy. Jaramy towarzystwo. No i ta, tu damy protekcję. Próbował uciec, ale chyba mu nie wyszło. Dobra. Coś nie za bardzo, żeśmy ich tutaj przetrzebili tak do końca. Ale dobra, zostały tylko trzy. Dobra, na razie spokojnie. Teraz oczywiście bierzemy tego na drugim poziomie. Musimy go załatwić, żeby tutaj nie szczelał. No, to żeby sobie jeszcze trafiali, to by było super. No i nie udało się tego gościa załatwić z tyłu. Ale załatwimy, zaraz załatwimy. Jeszcze jeden strzał i będzie po ptaszkach. Mogę go trafić. O, jeszcze się trzyma. No ale już popłynął, dobra. O, jak się tego twardy zrobił. Dobra, atakujemy teraz tych. Leczenie. Protekcja, dobra. Powoli, powoli, może jakoś, no jak ładują mi w magot, no. I się wyleczył. Zaraz, item. Nie, a tak, item. Spell. Dobra, na siebie. Spróbujmy oddech jeszcze na nich załadować. I tą też tak, w ten sposób zagrajmy. Huntra pojechało ładnie. Dobra, jeden z głowy. Tak, przeżyło. Dobrze. Dobra, ładujemy wszystkim, co mamy. Teraz już się nie wywiną. No. I się leczy, i się leczy. Ale za długo się nie poleczy. W pewnym momencie braknie już tych zdolności leczenia. Będzie musiał popłynąć. No. Dobra, ja... No się skurczybyk leczy, no. Żeby jeszcze go było łatwo trafić, to by... Ale twardy. O, proszę. I się wyleczył do maksa. To tego rozwalimy w takim układzie, bo nie mam wyjścia. Może ten nie będzie taki... Ładować tamtego, może tamten padnie szybciej. Dobra. Pozostał tylko ten. No i się wyleczył znowu, więc lutujemy wszystkim, co mamy. No dawaj. Dobra.
Jest na razie dobrze. Tak, w te drzwi mamy wejść. A, i te drzwi to są też i tutaj wyjściem, dobra. W te teraz. O, coś tu jest. Czyli naprzeciwko ciebie jest jakiś drewniany postument, coś takiego. Notice. Sturdier, nie wiem, dawiła. Others around you. It could prove to be the studio the innkeeper wanted. A, czyli to jest to drewno, które potrzebuje ten gospodarz. Tylko nie ma możliwości, jak go wyciągnąć. To wygląda tak, jakbyśmy potrzebowali toporu albo piły to get the job done. To mamy jakiś topór. Topór albo piła jest tu potrzebna, tak? Gdzie to jest? Mapa. Tu w tym miejscu to jest. No dobra. Nie wygląda to na jakiś strasznie wielki labirynt tutaj. Ale na razie nic tu nie zrobimy jeszcze. Będę musiał do Innkeepera chyba wrócić. Potem znów tutaj z piłą, bo mi da albo topór. O, tutaj jest jakiś człowiek. Haha. And went too far in. Aha, czyli po prostu oddalił się za daleko i zaszedł po prostu za daleko. I didn't think it would be so hard. Nawet nie myślałem, że będzie tak ciężko powrócić. Byłem tylko zdeterminowany, żeby wziąć to ten skarb albo odłożyć ten skarb, ale teraz with each step, z każdym krokiem odwracając się do tyłu jest tak jakby naprawdę no dreszczowo, strasznie. Rozumiesz, nie? No pewnie, że rozumie, bo jest to oczywiście, będzie atak. Z czym teraz przyjdzie walczyć? U nie, tylko nie aż tyle ty, dziadost. Kurka wodna. Może być bardzo niebezpieczne. Więc ja nie wiem, czy mogę tutaj to zniszczyć. Dobra. No nie, to musimy oddechem, żeby jak najszybciej załatwić tych z przodu, a ten niech z tyłu tam lutuje. Dobra, Radrod, paralyzing. Paraliż, no. No ale jak mi ją załatwią, to będzie po ptakach, no. Właśnie to jest to, że jest tych łuczników tu jest zbyt dużo. Się udało tylko. Dobra. Jeden tylko został, reszta sparaliżowane. To jest szansa, że wyjdziemy z tego jakoś w miarę cało. Czego się już nie leczymy, nie wiem. Dobra. Item. Fire. Fire. Na tego z tyłu, tego, który nie jest jeszcze item, potion, magot musimy wyleczyć. Item, nie ma, atak, tego z tyłu, który jest widoczny, spell. Zaraz, rod, paraliż, na tego środkowego, może się uda. Nie! Kurczę. Niedobrze. Jednak załatwili mnie. No i właśnie, to jest to w tej denerwującej grze.
Po prostu szkoda gadać. Dobra. Lutujemy tego w środku, no niestety. Niedobrze się stało, że się tak stało. No, ale tak to już w tej grze jest. Ci się już obudzili. Slutujemy wszystkim, co trzeba. No super. No tak, bo tamci już teraz mi obniżają odporność. To już teraz będę bardzo narażony na te ataki wszelkie. No jeszcze ten się wyleczył. Nie wiem, czy powrót stąd będzie łatwy. Podejrzewam, że nie bardzo. No cóż. Ale normalnie jest. O. Tego rozwalimy najpierw, bo tamten się wykazuje dość sporym potencjałem obronnym i leczącym, więc może ten szybciej padnie. Bez tej jednej osoby nie bardzo sobie chyba poradzimy dalej. Po prostu źle się stało. Tym bardziej, że tu jeszcze po drodze bardzo dużo innych walk nie czeka. No nie, po prostu jest to wkurzające. Nie można ich trafić, leczą się, ale to oni pewnie czary mają leczące, tyle. Przyjdzie moment, że ich załatwimy. Kiedyś musi paść. Po prostu jest jakaś paranoja z tym wszystkim. Nie damy rady. Jeśli tak będą leczyć, to nie damy rady. Wreszcie padł. Niech padają szybciej. Dobra, następny z głowy. Dobra, mapa. Nie jest tu duży labirynt, ale jest walka za walką. Nie wiem, co będzie. Jak zapuszczę się dalej bez jednej postaci, ale zawsze mogę sobie zapisać to na czwartym na przykład i zobaczymy, co się będzie działo. Trochę mi szkoda wracać się. Naprawdę. A nie wiem, czy teraz w kółko nie krążę. No tak, teraz krążę w kółko, więc muszę się wrócić. Pójść tymi drzwiami. Czy cofam się tu? Tu. Oczywiście z czymś. O!
O, to te znowu tutaj są. Tak jak były w tych, no to będzie niedobrze, bo oni sześć uderzeń, sześcioręcy bandyci to są, po prostu. Ale tutaj musimy ich, nie wiem... Silencing nie da. Dobra. Oddech. Musimy coś robić, no niestety, no nie wiem czy uda się to pokonać. Nie wiem co ta babcia tam robi. No właśnie, to te ich ataki są po prostu zabójcze. Mogą zabić aż do końca. No, ją już załatwią. No właśnie. No dobra, co zrobimy? Wypijemy wszystkim co mamy. Właśnie. Tak to jest właśnie z nimi walczyć. Tyle łap mają, no. Nie są może zbyt wytrzymałe, a tu jest jakaś... Nie wiem, kto to, staruszka jakaś czy coś? No to musimy jej obrońcę rozwalić. Nie wiem, kim ona jest. Czerwony kapturek. We własnej osobie. Lotujemy czym mamy i tyle. O, łeb mu ścięła. Cudownie, tym nożykiem małym łeb mu ścięła. To jest po prostu rewelka. Ciekawe, czy wszystkim będzie ścinać głowę. Dobra, padła. Poison ideas. Cudownie, nie? Tak. Tak wezmę. Aha. Co możemy wyrzucić? Weapon niezidentyfikowana. Talizman. No nie, te pewnych rzeczy nie będziemy wyrzucać. Tu jedna medycyna. No to jak już to tą medycynę. Tak. I wziąłem jakiś... Jak to się nazywa? Śmieci, tak? Dobra. Mapa. Tutaj wszystko zrobione. Jedynej rzeczy, której nie udało się nam zrobić, to właśnie zdobyć tego czegoś, więc będę wracał do miasta z tą drużyną, którą mam, więc do zobaczenia w mieście.